Hej, 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 to wasz owocowy krem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy ja wymyśliłam ten film dosłownie 5 sekund wcześniej? Możliwe. Czy ten film jest jakoś bardzo kreatywny? Nie za bardzo. Aczkolwiek mam nadzieję, że spodobają mi się takie luźne odcinki. Ogólnie w tym odcinku, jak widzicie po tytule, chodzi o to, że po prostu gram sobie na dobrze w Star Stable, robię jakieś różne rzeczy i po prostu nie mogę skakać. Nie mogę skakać po prostu. Zastanawiam się nad Karą, jakbym przypadkowo użyła tego skoku. Oczywiście nie specjalnie, ale przypadkowo, wiecie, z przyzwyczajenia. Myślałam, żeby zakleić jakąś spację, ale nie wiem, jakby to miało wyglądać, także na razie po prostu zostawię. Ej, mogę sobie zakleić kciuk. Bo ogólnie ja spację użyłam kciukiem, także jak zakleić sobie kciuk, to ma sens. Dobra, kleję. Nie mam jakiejś bardzo wytrzymałej taśmy. To jest taśma taka, wiecie, papierowa. No dobra, jest, jest zaklejone. XD. Nie wiem, co ja robię ze swoim życiem, naprawdę. Naprawdę je zakleiłam. Biorę te nożyczki. Pięknie. Ale dziwnie, nie? Nie wiem, czy to mi powstrzyma być skokiem. Może sobie jeszcze bardziej zakleję, bo czuję, że ja chcę skakać z tym kciukiem. No, teraz nie idzie. Ogólnie jeszcze nie robiłam tych zadań z fabułą nową, także myślę, że sobie je zrobimy. Oczywiście nie będę wam pokazywać tych zadań, nie jakieś śmieszne momenty czy coś, albo coś z tym skakaniem właśnie związane. I będzie jakieś rzeczy na luzie po prostu. Mam nadzieję, że taka forma odcinku wam się spodoba. I no, lecimy. Ogólnie czasami czuję, jak ten kciuk chce właśnie iść tej spacji, ale taśma naprawdę bardzo rewelacyjnie się sprawdza. Kurde, prawie skoczyłam właśnie. Już miałam w ogóle inny palec na spacji. Gdzie moja ręka sama to robi. Nie powstrzymają taśma nawet. O kurczę, ale brakuje mi skoku. Serio. Wow, cała gromadka. Boże, czemu oni gadają tyle o jakichś warzywach, jakichś owocach i pierdołach innych? Super fabuła Star Stable, naprawdę genialna na razie. I jak ja mam to przyjechać? Czy to je przyjadę? A, łatwo, łatwo, widzowie, łatwo. O, jaka muzyka! Kurde! Musimy natychmiast porozmawiać, mam sporo do omówienia. Ale mrocznie, wow! Ogólnie teraz mam taką rozkminę. Nie wiem, czy oglądaliście Stranger Things, ale jeżeli tak, to wiecie o tym, że właśnie w Stranger Things są też dwa równoległe światy i są pomiędzy nimi jakieś portale, itp. itd. I właśnie bardzo podobnie jest Star Stable. Ciekawe, nie? Naprawdę, bardzo mi się teraz tak skojarzyło, że podobnie. Tylko, że no wiadomo, że tam świat ten drugi jest o wiele gorszy niż ten. Ten jest taki, wiecie, bardziej przyjazny. Wow, co tutaj się stało? Omegy, przeskoczyłabym to. Spróbowałabym, ale nie mogę skakać. Serio? Co? Trafię w wrony klikając w nie? Co to za gra? Wytyfy, naprawdę. Tego się nie spodziewałam po Star Stable, tak szczerze. Mocne, nie? Mocne. Ej, no nie mogę w nią trafić, no. Jak wystrzeliła! Ale zdecydowanie bardziej przerażający jest ten pieprzyk. Oj tak! Potężny. Tylko my, Konkurdor i A. Ja mam talent do wybierania imienia dla konia w Star Stable. Naprawdę, są cudowne. Jak się pojawiła, Boże! Będziemy wchodzić do Fortumaria, czyli moje marzenia. Kiedy wchodzimy do nowej grani, będą spełnione. O kurczę, bez skakania może być ciężko. Dobra, na razie nam idzie dobrze, widzowie. I teraz właśnie bym skoczyła. To nie. Nie skomentuję. Jezu! Jestem. Ignatio! Wrum! Nie zadziałała. O kurczę, mur! Zapomniałam. Jak ładnie koń wykręcił, widzieliście? Przepięknie. Po co komu skakanie w Star Stable? O kurczę, mamy problem. Zwany jest to dziurawy most. No cóż, mamy bardzo duży problem, widzowie, ponieważ
Nie mam do tego pojęcia, jak mogę go przejść. Jezu, czy ja muszę mieć podwózkę? No nie, jak mam wziąć podwózkę? Tu jest staje nowej grani. Ewentualnie, jak pojedziemy sobie naokoło, to może to jakoś będzie. Po to sobie ułatwiać życie? Można je przecież utrudnić. Wow, w końcu dojechałam, widzicie? A mogłam zaoszczędzić 10 minut, gdybym mogła skakać. Ale po co? Nie. Czy to jest znowu ten sam problem? Dosłownie to jest... Tutaj. Nie chcę mi się jechać naokoło, no proszę, no. Bo ja nie chcę. Tak bardzo. Czy ja mogę jakoś tutaj przyjechać? Boże, no kto normalnie robi dziurawe mosty? Czy ktoś mi to raczy wytłumaczyć, proszę? Przejdź. Dobrze, 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 koniu. Czy ten skrót wyjdzie naprawdę? Czy mi się uda ten jeden inny raz? Boże, dziękuję. Mój skrót jest super. Znaczy skrót. Wiecie, jaki to jest skrót. Skrót naokoło. Ja naprawdę... Ale przyciągają ten Fort Maria. Serio. Nie, reputacja. Widzieliście to? Czy wy to widzicie? Nie. Reputacja. No chyba żarty. Nie wierzę w was, Starcible. Po prostu nie. No zrobimy to, a jeżeli... No nie. Jeżeli te dwa zadania nie dadzą nam zadań kolejnych, to ja się załamię, naprawdę. Co ja muszę w ogóle zrobić? Nawet nie czytałam tego. Oh, sorry, skoczyłam. Dobra, kara zaskoczenie. Wymyśliłam ogólnie w głowie sobie 5 przysiadów. Ale w Star Stable. I tak mi się dał ten skok. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Genialnie. Zrobione? Zrobione. Przepięknie. Czy wy to widzicie? Zrobiłam dwie przysługi, o których mówiła Beatrix. Przepraszam, źle powiedziałam. I dalej mam reputację. To jest po prostu poniżej, cios poniżej pasa, tak? Naprawdę. Myślałam, że te zadania będą fajniejsze, a nie reputacja. Po prostu to jest przykre, tak? To jest naprawdę, naprawdę, no przykre, tak? Próbmy jakieś wyścigi może, bo te zadania mnie w końcu wykończą, naprawdę. Od normalnie początku odcinka myślę o dokładnie tym wyścigu. Naprawdę. Dokładnie o skokach przez przeszkody. Nie wiem, czy to będzie tak działać, jak sobie mam w głowie to zakodowane, ale sprawdźmy. Zejdę z konia, żeby oczywiście nie skakać. I czy to będzie działać? Działa, widzowie, widzicie? Można przyjechać wyścig skokowy bez skakania. Bez najmniejszego problemu. Bardzo interesujące. Jasny poziom konia. Jeszcze konia wytrenowałam, to w ogóle... Wiele zadaniowe, naprawdę. Jestem ciekawa, czy w Modlana będzie działać tak samo. Sprawdźmy. No wiecie, tutaj są nowsze przeszkody i możecie być cwaniej trochę. Sprawdzimy. Mam 10 minut na przejście jednej przeszkody, więc zobaczymy, czy się uda. No cóż, mamy pewien problem. Taki malutki. Malutki, naprawdę malutki. No cóż, to chyba nie wyjdzie. O kurczę. Czemu ta ręka nie współpracuje z moim mózgiem? Robiłem przysiady. Perfekto. Ogólnie mam nadzieję, że film wam się podobał. Dajcie znać, czy kiedyś próbowaliście grać bez skakania. Myślę, że zaklejenie mojej ręki było super pomysłem, bo jest tak ciepła. Jest mi tak ciepło w tą rękę, że masakra. Rozcinam. Ale będzie ulga. Taśma tak trzyma ciepło, że po prostu masakra. A mam tą papierową. Co dopiero by było w takiej normalnej, no masakra. O, jak
jaka ulga! Jezu, coś cudownego, naprawdę. Wnioski z tego filmu. Używajcie opcji skakania w Star Stable, bo naprawdę jest bardzo przydatna. Tym bardziej w skakaniu przez takie okropne mosty, które mają dziury. I rada numer dwa. I wniosek numer dwa. Nie zaklejajcie sobie rąk, bo jest to nieprzyjemne. To na wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że taka odmiana, taki śmieszny filmik wam się spodobał. No i do zobaczenia w kolejnym. Pa!